Scena lalkowa imienia Jana Wilkowskiego w Kwidzynie zaprasza do Teatru Wyobraźni. Tak czasem bywa. Scenariusz i reżyseria Dorota Anna Dąbek. Muzyka i realizacja dźwięku Bogdan Edmund Szczepański. Oprawa graficzna Agnieszka Szczepańska. Występują Anna Madej, Maciej Dużyński, Tomasz Madej, Marek Tynda. Odcinek pierwszy. Opowieść nowego. Cicho, nie można spać w tym hałasie. Na zdrowie. Nie przejmuj się, on tak zawsze. Przepraszam, ale nie mogę się powstrzymać. Zdarza się, każdy może się przeziębić. Ja wcale nie jestem przeziębiony, to wszystko przez ten kurz. Jaki kurz? Nie widzę tu żadnego kurzu. Zresztą nasz superintendent sprzątał nie tak dawno, a to bardzo dokładny człowiek. Nazywamy go Pedancik. Sam wymyśliłem to przezwisko. A jednak to kurz. Nie będę się z tobą sprzeczał i tak wiem, że mam rację. Może i masz rację, tylko że... On siedzi we mnie, o tu, w jaki środku. On? Jaki on? Ojej, mówię przecież, że kurz. W twoim brzuchu? Tak, nareszcie dotarło do ciebie? To go wyrzuć i po kłopocie. Mogę? Naprawdę mogę? Nie rób tego. A to niby dlaczego? Dlatego, że to bardzo niebezpieczna choroba. A jak bardzo niebezpieczna? Bardzo. Kurz, dobre sobie, daj spokój. Od kiedy ty jesteś taki wrażliwy? Pewnie stary ma rację. Przestań mu dokuczać. Jest tu od samego początku, to chyba wie lepiej. No wy, nie przejmuj się, wypluj to świństwo i po kłopocie. Będzie niezła zabawa. To wcale nie jest wesołe. Nałykasz się kurzu i pękniesz. Nieprawda, nie pęknę. Przecież on ma go w brzuchu i nie pęka. Aha. Tak, to prawda, tylko że on jest właśnie po to, żeby go mieć. Zresztą zapytajcie go, co robił, zanim znalazł się tutaj. Słuchaj, skąd się tutaj wziąłeś? Chętnie wam wszystko wytłumaczę. O rety, on całkiem się zakicha. Dobra, stary, trochę mnie poniosło. Pomóżmy mu jakoś. Jeżeli to takie niebezpieczne, to może warto by się tego jakoś pozbyć. Nie żebym się bał, no ale ty masz już swoje lata, no i piękniś mógłby. O mnie się nie martw. Stary, wymyśl coś, proszę. To nie będzie takie proste, ale podobno nie ma rzeczy niemożliwych. Dłużej. Po pierwsze, wszyscy wciągnąć powietrze i nie gadać. Przecież się podusimy! Powiedziałem nie gadać. To nie potrwa długo, a teraz posłuchajcie uważnie. Nowy, widzisz okno? To do roboty. To był głupi pomysł. Rzeczywiście, nie najlepszy. Ale to jest jedyne miejsce, gdzie może wypuścić kurz. Zaraz. Zauważyłeś? A co miałem? Wiem! Wszyscy nabierzmy powietrze i na sygnał starego wypuśćmy je w kierunku nowego. Powietrze uniesie go w górę i w ten sposób... Musimy się spieszyć. Robimy tak, jak zaproponował piękniś. Wypuszczamy powietrze, to na nic. Fajnie jest w górze. Chyba spróbuję jeszcze raz. Ej, wymięty, a co z nowym? Mam. Ty to zrobisz. Co? Kopniesz nowego z całej siły i to powinno mu pomóc. Wiesz przecież, jak to się robi. Sam nieraz byłeś. Dobra. Skończ te wspominki. Ale jak ja go kopnę, mogę go rozpęknąć. Nie martw się. Kurz w środku zamortyzuje twoje uderzenie. No, nowy, na sto w tyłek. Wyrażaj się odpowiednio, znamy twoją przeszłość. Nie musisz się popisywać. Tylko mi nie wypominaj mojego pochodzenia. Cisza, dalej działaj. Dziękuję. Teraz mogę opowiedzieć swoją historię.
Słuchajcie, to miło, że nazywacie mnie nowym. Tak naprawdę to jestem starszy od starego. Świetnie się zakonserwowałeś. Pojawiłem się w tym budynku, jak tylko zamieszkali w nim ludzie. To ciekawe, dlaczego nie widzieliśmy cię tu wcześniej? Nie zadawaj głupich pytań. Do mnie składa się tylko z piwnicy. Wiem, że jesteście zdziwieni, skąd było we mnie tyle kurzu. Otóż moi młodzi przyjaciele, jestem workiem od odkurzacza. Od czego? Odkurzacz! To takie elektryczne urządzenie, które służy do zbierania śmieci z podłogi. Obaj żyjemy w symbiozie. On połyka, a ja przechowuję. No, żyliście w symbiozie? No. Ty, wymięty, a co to znaczy symbioza? Jeden żeruje na drugim i nie mają o to do siebie pretensji. Świetny układ. No wy, ty to się dobrze ustawiłeś. To nie jest zupełnie tak. Sam zrozumiesz, jak pozwolisz mi mówić. No chyba, że nie interesuje was moja historia. Nie no, co ty, jak dla mnie to nieźle się zaczęło, co nie, piękni? Aha, opowiadaj! Na początku znalazłem się w ogromnym magazynie ze sprzętem domowym. Jako jeden z wielu. Było nas aż 100 sztuk w jednym opakowaniu. Ja miałem swoje miejsce na samym spodzie. Trochę było ciasno, ale też wesoło. Siedzieliśmy sobie w ciepełku i czuliśmy się całkiem szczęśliwi. Pewnego dnia przyszła do sklepu starsza, elegancka pani i kupiła całą naszą paczkę. Pierwszą swoją podróż odbyłem w damskiej torebce. To było przedziwne, kolorowe miejsce. Mnóstwo drobiazgów. Panował tam taki bałagan, że pomyślałem sobie, dużo pracy będzie w mieszkaniu tej damy. Koniec lenistwa. Myliłem się jednak. Natychmiast zaprzyjaźniliśmy się ze wszystkimi mieszkańcami torebki. Właścicielka całej tej menażerii żyła samotnie. Jedynym jej towarzyszem był ogromny, rudy kot, który stał się naszym wrogiem numer jeden. Nazywała go pieszczotliwie Puszek. Ta bestia nic nie robiła całymi dniami, tylko obżerała się rybkami z puszek i wylegiwała na bujanym fotelu. Kiedy weszliśmy do mieszkania, Puszek rzucił się w objęcia swojej pani. Ta upuściła torebkę i cała jej zawartość wysypała się na podłogę. Kocisko spostrzegło całą naszą ferajnę i rzuciło się z łapami w naszym kierunku. Zanim zdążyliśmy się zorientować, jego ostre pazury wbiły się w opakowanie i zaczęły rozrywać na strzępy moich kolegów. Okropne! Puszek szalał. W końcu został odciągnięty przez naszą panią. I tak, setki. Zostało nas 96. Zdaliśmy sobie wtedy sprawę, że jesteśmy jednorazowego użytku. Przepraszam, nowy, ale nie kumam. Proszę? On chciał powiedzieć, że nie rozumie. Pewnie zastanawiasz się, co znaczy jednorazowego użytku. O, to, to. Kiedy po swojej pracy jesteś pełny kurzu, stajesz się niepotrzebny. Wobec tego zostajesz wyrzucony. A, to jasne. Opowiadaj dalej. Wiedzieliśmy, że nasze życie w momencie, gdy zaczynamy pracować, jest krótkie. Nigdy z nas jednak nie zdawał sobie sprawy, że może się skończyć, zanim się zaczęło. Po raz pierwszy poczuliśmy strach. Pocieszałem się, że jestem ostatni w paczce. Nasza właścicielka pozbierała rozszarpane resztki moich kolegów i wyrzuciła je. My zaś wylądowaliśmy w pudle, gdzie znajdował się odkurzacz. Chwileczka, dokąd to panowie się pchają? Po pierwsze, nie przypominam sobie, byśmy byli umówieni. Przepraszamy, ale zostaliśmy właśnie... Po drugie, nie lubię, jak mi się przerwa, gdy mówię. A po trzecie, nie interesuje mnie, co macie do powiedzenia. Skoro już tu jesteście, domyślam się, że macie zamiar pracować dla mnie.
Jak to? Przecież uczono nas, że my i odkurzacz to partnerzy. Widocznie tu rządzą inne prawa. Będzie trzeba się przystosować, albo... Poczułem na sobie ciężki, metaliczny wzrok. Odkurzacz wpatrywał się we mnie, jakby znał moje myśli. Ja tu jestem szefem, to ja dyktuję warunki. Wysłuchajcie, co mam do powiedzenia, a potem znajdziecie sobie jakieś wolne miejsce, tylko niezbyt obszerne. Nie lubię ciasnoty, to ogranicza. Uwielbiam przestrzeń, lepiej będzie wam tam, na końcu, przy szczotkach. Posłusznie przesunęliśmy się na tył pudła. Powiedziałem, jak skończę. Nazywam się Electrolux i jestem jednym z najstarszych typów tej generacji o tym imieniu. Niejedno widziałem, dodatkowo ostrzegam, bez nowatorskich pomysłów nie lubię się przemęczać, a zatem nie przypuszczam, byście się kiedykolwiek na cokolwiek przydali. Jeśli dojdzie do sytuacji, w której zmuszony zostanę pracować, sam zdecyduje, co należy robić. Teraz żegnam i mam nadzieję, że nie będzie się zbliżać, że mam się spotykali. Oby tak było. I na zakończenie. Nie znoszę szelestów. Wobec tego na wszelki wypadek. Nie dokończył, a jego ogromny brzuch przygniótł nas do dna pudła. Myślałem, że się uduszę. Jak tylko zasnął, wolniutko i niemal bezszelestnie przesunęliśmy się tak, aby być możliwie jak najdalej od tego gbura. Po całym dniu wrażeń byliśmy tak zmęczeni i przerażeni, iż natychmiast zasnęliśmy. Śniłem, że unoszę się w górę i lecę do słońca. Czułem, jak ciepło promieni słonecznych rozpuszcza klej, jak zmieniam swój kształt. Stałem się ptakiem, latawcem, liściem! Znam to uczucie. Przez nie znalazłem się tutaj. Ej, piękniej, będziesz mówił, jak przyjdzie twoja kolej. Zaczął padać deszcz. Powoli opadłem na ziemię, prosto w ogromną kałużę wody tonąłem. Nagle się obudziłem. Pudło było otwarte, a nad nim pochylała się starsza pani. Zdecydowanym ruchem chwyciła za ucho odkurzacza i nie bez wysiłku wyciągnęła go na zewnątrz. Rozbudzony i wściekły odkurzacz zaczął wrzeszczeć. Poczekaj, ten wstrętna staruchu, ja ci pokażę, co znaczy przerywać mi sen. Oczywiście nie mogła go słyszeć, ponieważ ludzie, o czym dobrze wiecie, nie rozumieją naszego języka. A ja poznałem takiego jednego, co znał wszystkie języki świata. Nazywali go Stuknięty. Ludzie myśleli, że gada sam ze sobą, a on po prostu szpargotał z każdym, kogo napotkał na swojej drodze. Towarzyski klient. Ej, Wymięty, przecież sam mówiłeś, żeby nie przerywać. Ja tylko tak dla pamięci. Teraz przyszła kolej na nas. Pierwszy z wierzchu został wyjęty z opakowania i wepchnięty w olbrzymi brzuch odkurzacza. Nie wierz się, łaskoczesz. Czułem, jak faluje powietrze. Czułem, że coś niedobrego wydarzy się dzisiejszego ranka. Gdy wszystko było gotowe do pracy, pani uruchomiła odkurzacz. I ten z nosem przy ziemi wolno posuwał się naprzód, zbierając kurz z dywanów i podłóg. Minęło może 10 minut, gdy zatrzymał się. Wydał boki, zaczął kichać, prychać, aż wypluł to, co do tej pory zebrał. Kurz unosił się teraz w powietrzu jak gęsta mgła. Usłyszałem złowieszczy chichot, który brzmiał tak, jakby wydobywał się z głębokiej studni. Pewnie nie zauważyłam, że ten też był uszkodzony przez puszka. Mówiła do siebie pani, otwierając odkurzacz. Wyjęła to, co pozostało z naszego kolegi i poniosła do śmietnika. To nieprawda, że byłem porwany, to zrobił on, to on, on! Wrzeszczał piąty. W jego głosie słychać było przerażenie. Nie mogłem zrozumieć, co chciał nam powiedzieć. Przełknąłem łzy. Nie mogłem pozwolić sobie na płacz. Woda pochodząca z łez mogła rozkleić moje boki, a wtedy nadawałbym się tylko do wyrzucenia. Pani wyjęła kolejnego z nas. Teraz jednak dokładnie go obejrzała. Ten jest w porządku. Nareszcie będę mogła sprzątnąć. Sytuacja znowu się powtórzyła. Electrolux znowu wyrzucił kurz na zewnątrz i znów usłyszałem ten sam śmiech. Kolejny z nas powędrował do śmietnika. Co się dzieje? Nie rozumiem tego. Przecież oglądam każdy z nich i zdaje mi się, że są całe. Ta paczka jest chyba wadliwa.
Będę musiała ją wymienić, zrobię to jutro. Powtórnie znaleźliśmy się w pudle. W towarzystwie odkurzacza, oczywiście. To była pierwsza lekcja, mam nadzieję, że wyciągnęliście wnioski. Teraz idę spać i nie życzę sobie żadnych dyskusji. Zgodnie z jego poleceniem milczeliśmy i staraliśmy się nie poruszać, aby go przypadkiem nie obudzić. W końcu jednak nie wytrzymałem. Musimy coś z tym zrobić. Nie podoba mi się ta cała sprawa. Co, Setka? Czyżbyś nie słyszał, że jutro wracamy do magazynu? Burknął 99. Hej, nowy, to świetna ksywka, Setka. Wiesz, z czym mi się kojarzy? Kiedyś u nas w barze, gdzie chwilowo zamieszkiwałem, zjawił się jeden gość i poprosił... Wymięty, wiesz? Setka to moje prawdziwe imię. Dla mnie i tak zostaniesz nowym, to przezwisko lepiej do ciebie pasuje. Rano drugiego dnia zostaliśmy wyjęci z pudła i ponownie znaleźliśmy się w damskiej torebce. Jakaż była nasza radość, gdy spotkaliśmy się z kosmetykami. Cześć! Co tu robicie? Dokąd się wybieracie? Zapytała Szminka. Wracamy do sklepu, wyjaśnił któryś z nas. Co się stało? Zainteresował się Róż. To długa i nieprzyjemna historia. Odezwałem się, nie spuszczając wzroku z moich przyjaciół. Zauważyłem... że im też nie wiedzie się zbyt dobrze. Bardzo schudłaś, Szminko. A i ty, cieniu, wyglądasz jak cień. Co się dzieje? To wszystko z powodu ciągłych przyjęć. Jak tak dalej pójdzie, znikniemy na dobre i nasze miejsce zajmą inni. Och, przynajmniej zobaczymy trochę wielkiego świata. Wtrącił cichutko Róż i poczerwienił. Tak, to jest pocieszające. Skończmy już o naszych kłopotach. Upiększanie ludzkich twarzy to nasza praca, nie ma co narzekać. To jaki macie problem, Setka? Mów. Opowiedziałem im od początku wszystkie nasze przeżycia tak, jak wam teraz opowiadam. A gdy skończyłem, zapanowała głucha cisza. Zaraz, zaraz. Mówiłeś, że słyszałeś dziwny chichot, tak? No, tak im się wydawało. Przypominam sobie pewne zajście. Nie pamiętam dokładnie, kiedy to było, natomiast do dzisiaj ciarki przechodzą mi po plecach, gdy o tym wspomnę. Kiedyś pani zostawiła otwartą torebkę. Byłam młoda i trochę ciekawska. Trochę. Postanowiłam, że wychylę się i zobaczę, co się dzieje wokół. Jak się domyślacie? Wypadłaś! Szminka potrafiła opowiadać najsmutniejszą historię tak, że słuchacze zamiast się wzruszać, ryczeli ze śmiechu. Tak właśnie. Jacy jesteście rezolutni. Spadłam na podłogę, właściwie na dywan, co uratowało mnie przed złamaniem. Turlam ja się? Turlam nie szło mi lekko, ponieważ dywanik był puszysty i o zgrozo, włosy stanęły mi dęba. Znowu ryknęliśmy śmiechem. Szminka była łysa jak kolano. Patrzę, a tu się zbliża długa jak wąż rura i wciąga wszystko, co spotka na swojej drodze. Myślę, źle ze mną. Trzeba brać nogi za pas i zwiewać. Przebieram ja ci moimi nożynami, a tu nic. Nie ruszam się z miejsca. Pomyślałam, że wlazłam na gumę do rzucia i nie mogę się odlepić. Rozglądam się, główkuję, co tu robić, co tu robić. Nagle przypomniałam sobie, że przecież nie mam nóg. Moja biedna kolega! Co ja teraz pocznę? Straszliwie lamentowałam. Wpadłam w rozpacz, kiwając się to w lewo, to w prawo. Wtedy właśnie usłyszałam złowieszczy chichot, który wydobywał się z brzucha odkurzacza, bo to z długim nosem to był nie kto inny, tylko odkurzacz. Jak się tak kołysałam, uprzytomniłam sobie, że ja przecież umiem się turlać. A ta skleroza, widocznie ten, który mnie wyprodukował, władował we mnie za dużo tłuszczu. Szybciutko poturlałam się pod komodę tak, by odkurzacz nie mógł mnie dosięgnąć. Oto
Dzięki swojemu sprytowi jestem znowu z wami, moi przyjaciele. Trzminka zakończyła opowieść, a my pokładaliśmy się ze śmiechu. To było naprawdę świetne przedstawienie. Ja też raz widziałem świetne przedstawienie. Wtedy spałem na misji. Misja, dla tych, którzy nie wiedzą, to takie miejsce dla bezdomnych. Za darmo żarcie, można się też ochlapać, ale kto by się tam mył, szkoda skóry. Jak to lubi, jest się gdzie przekimać. A przedstawionko było prima sort. Opowiem, jak przyjdzie moja kolej. Już za tydzień, część druga.